Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam bardzo serdecznie Państwa. Zapraszam na nasze rozmowy niedokończone. Temat, który chcemy dzisiaj Państwu zaproponować. Dramatyczna sytuacja na rynku pracy. Naszym gościem jest pani profesor Grażyna Ancyparowicz. Kłaniam się pani profesor. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani profesor, gdyby zajrzeć do różnych informacji, które pojawiają się w tym temacie dotyczącym rynku pracy, rząd nieefektywnie walczy z bezrobociem. GUS co miesiąc w Polsce znika ponad 64 tysiące miejsc pracy. Blisko 6 miliardów złotych przeznaczył na walkę z bezrobociem rząd. Tylko, czy tak rzeczywiście jest? Stopa bezrobocia na koniec stycznia wyniosła ponad 14%. Pani profesor, jak w ogóle mierzy się? Czy tak, jeżeli docierają do nas takie sygnały, tak, że GUS podaje jakąś statystykę, czy ktokolwiek nim się posługuje, jak to jest mierzone, albo jak powinno być mierzone, jak rozumieć to rzeczywiste bezrobocie? Istnieją dwie takie podstawowe metody pomiaru bezrobocia, bo oczywiście można znaleźć jeszcze wiele innych i pośrednich. Pierwsza to jest badanie, ilu ludzi w ogóle nie zarobiło nawet złotówki przez ostatni tydzień. I to jest nieważne, czy taki człowiek ma pracę etatową, czy jej nie ma. To jest miernik, który nazywa się badaniem aktywności ekonomicznej ludności. On został w swoim czasie rekomendowany przez Międzynarodową Organizację Pracy i tak naprawdę dotyczył ludów afrykańskich. Ale jest stosowany powszechnie w statystyce i wszystkie te porównania międzynarodowe są właśnie w takim mierniku. No może właśnie dlatego, że trzeba znaleźć jakieś wspólne mianowniki dla Afryki i dla Polski. Otóż w Polsce jest prawie 11% ludzi, którzy są w wieku produkcyjnym, chcieliby pracować, bo to jest bardzo ważne. Chcieliby pracować, ale nawet nie udało im się przez godzinę znaleźć pracy, która dawałaby im jakikolwiek dochód, jakikolwiek. To jest statystyka stosowana również w porównaniach Eurostatu, prawda, czyli tego głównego urzędu statystycznego Unii Europejskiej. Ale u nas tak na co dzień stosuje się raczej statystykę, która pochodzi z rejestrów urzędów pracy. I tam są bardzo precyzyjne kryteria, kto jest osobą bezrobotną. No to jest przede wszystkim osoba, która jest w wieku produkcyjnym, czyli musi mieć 18 lat skończone, ale nie więcej niż wiek ustawowy emerytalny. Jak wiadomo, on się przesuwa w tej chwili, ale przedtem wynosił 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Poza tym jest to osoba, która nie może studiować w systemie dziennym, jest to osoba, która nie może mieć własnego gospodarstwa rolnego. No i w sumie jest tam cały szereg różnych warunków, które mówią o tym, kto jest osobą bezrobotną. I teraz, co do stopy bezrobocia, bo to jest taki podstawowy miernik, co się dzieje na rynku pracy. Ona występuje zarówno w badaniach tych aktywności ekonomicznej, jak i w badaniach stosowanych przez urzędy pracy. To jest po prostu liczba bezrobotnych, a w liczniku, a w mianowniku będziemy mieli liczbę ludności, to się nazywa aktywnej zawodowo. Przy czym aktywni zawodowo to są ci, którzy chcą pracować, prawda? Przyjmuje się wobec tego w BAEL-owskich badaniach jakby deklarację, że ktoś chce pracować i wystarczy, że ma 15 lat i nie ma więcej niż 75, czyli do 74 plus wszystkie miesiące, prawda, byleby nie ukończył 75, stąd ten wskaźnik będzie zawsze bardzo niski. Natomiast w urzędach pracy bierze się pod uwagę dwie kategorie. Liczbę osób zatrudnionych i osób, które szukają pracy bezskutecznie, czyli są bezrobotne. Także mamy dosyć duży rozdziew, prawda, tych dwóch wskaźników, no ale tak czy inaczej rzeczywiście one wskazują na to, że w Polsce jest bardzo źle i będzie jeszcze gorzej. Nie jest to bynajmniej związane z kryzysem światowym, chociaż częściowo tak. Aktywność, poziom zatrudnienia, tak? Pani powiedziała, że no, jestem bezrobotnym tak naprawdę, kiedy no, mam te możliwości, bo mam określony wiek, ale nie mam skąd nawet tak zarobić jednej złotówki. I te informacje, no, można powiedzieć, no, zatrważające, tak? Jeżeli w dziesiątkach tysięcy mówi się, że każdego miesiąca ludzi ubywa na rynku pracy. Jakie perspektywy, tak? To nie tylko dla nich, ale też dla, myślimy, dla państwa. Dla państwa perspektywy są
tragiczne, ale one się właściwie zaczęły rysować już 20 lat temu. I każdy, kto rzeczywiście interesował się programami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, bo my jesteśmy jednym z krajów, gdzie wykonujemy zalecenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wie, że posłuszeństwo wobec dyrektyw, które stamtąd płyną, musi prowadzić do bardzo silnej polaryzacji majątkowej ludności, że będzie pewna grupa ludzi, którzy będą popierali te reformy, ponieważ mają się bardzo dobrze, bo się uwłaszczają w różny sposób, w różny i w toku prywatyzacji, ale nie tylko, jak również będzie bardzo duży obszar nędzy. Te recepty Międzynarodowego Funduszu Walutowego są nawet odrzucane dzisiaj przez kraje trzeciego świata. Kraje, które były mądre i które się zorientowały, że stały się podmiotem czy przedmiotem, bo nie wiem jak na to właśnie spojrzeć, wielkiej manipulacji, w latach 60. domagały się nowego ładu ekonomicznego i część tych krajów rzeczywiście wyrwała się spod tych wpływów. Tylko może niektórzy nie potrafią, albo są już takie sytuacje, że no nie wiem, stajemy się zakładnikami, tak, systemu czy no nie wiem, pewnego rodzaju wpływu. Nie do końca tak jest. Żeby można było, w jakim przesłaniu, odpowiedzmy sobie na pytanie bardzo proste, w czyim interesie działa Międzynarodowy Fundusz Walutowy? Międzynarodowy Fundusz Walutowy działa w interesie swego głównego mocodawcy, czyli Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim korporacji globalnych, które stamtąd się wywodzą, bo nawet jeśli one potem podejmują działalność samodzielnie gdzie indziej, to i tak ten rodowód jest amerykański. Amerykanie mają bardzo duży problem, który został świetnie opisany w takiej książce, niedawno się ona ukazała, pod tytułem Wojny Walutowej. Ja oczywiście nie mogę tej książki tutaj streszczać, ale tam jest pokazane, w jaki sposób wykorzystuje się również naukę, teorię ekonomii, po to, żeby te korporacje mogły dalej być ekspansywne. Ponieważ Amerykanie wyzbyli się w gruncie rzeczy działalności przemysłowej, bo ona w Azji lepiej się opłacała i tym korporacjom lepiej się opłacała, trzeba było tworzyć sztuczne rynki, które spowodowały bardzo gigantyczny rozwój tak zwanych aktywów finansowych, czyli tego, co właściwie można powiedzieć krótko, pieniądza w różnych formach. Tylko proszę nie mylić tego z banknotami i z bilonem, bo to jest o coś innego, chodzi o inny pieniądz. I teraz, żeby mogła być ta polityka stosowana w dużej skali, w skali globalnej, to trzeba było przede wszystkim wmówić wszystkim, że to, co proponują Amerykanie, jest rzeczywiście jedynym i najlepszym wynalazkiem. Temu służyły między innymi Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Ale to nie koniec. Później się okazało, że trzeba szukać nowych terenów ekspansji. One się otworzyły właśnie w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej. No ale żeby można było swoją politykę tu uprawiać, to trzeba było ludzi pozbawić suwerenności intelektualnej i mentalnej. I nad tym pracowano już w latach 70. Wtedy, kiedy najwybitniejsi i najbardziej zdolni studenci, oczywiście o odpowiednim rodowodzie, oni się zazwyczaj wywodzili z rodzin, gdzie były to, powiedzmy, powiązania z ówczesnym establishmentem, tak bym to określiła, bo nawet bardzo zdolny student, ale nie wywodzący się z odpowiedniej rodziny nie miał szansy na przykład na to, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych i dostać stypendium Fulbrighta. Ale proszę zwrócić uwagę, że wszyscy ci ojcowie, którzy później firmowali programy ekonomiczne, byli tak czy inaczej przez pewien czas przynajmniej stypendystami Fulbrighta w Stanach Zjednoczonych. Zobaczyli rzeczywiście, że tam wszystko pięknie to wygląda. Wpakowano im do głowy te wszystkie teorie, które wówczas powstawały na użytek, jak mówię, tychże korporacji, bo dzisiaj się już też to krytykuje nawet w Stanach Zjednoczonych. No i wrócili tutaj do nas, a że nie działo się dobrze, no bo socjalizm, jak wiadomo, ja pomijam już cały aspekt polityczny tego ustroju, prawda, i wszystko to, co towarzyszyło jakimś totalitarnym relacjom społecznym, ale on był przede wszystkim nieefektywny od strony ekonomicznej, prawda, i to było to główne podłoże buntów. Wykorzystano to, zmieniono ustrój, a wraz ze zmianą ustroju zlikwidowano ponad 6 milionów miejsc pracy w dużych zakładach, w potężnych zakładach, gdzie były układy zbiorowe, gdzie była ochrona pracownicza. Ja nie mówię, że ona była na dobrym poziomie, ale na pewno większym i wyższym niż teraz. W zamian powstały 4 miliony miejsc pracy, ale stworzone przez ludzi, którzy je sami sobie stworzyli. Czyli to są maleńkie miejsca pracy, gdzie nie można wchłonąć tych nadwyżek zwolnionych z tych wielkich zakładów.
Na początku sytuacja mogła być troszkę łagodzona, bo ludzi, którzy byli ekonomicznie zbędni, bo żaden człowiek nie jest zbędny, ale ekonomicznie może być zbędny, pakowano do ZUS-u i kierowano na jakieś łatwo przyznawane wcześniejsze emerytury, na bardzo liberalnie przyznawane renty i nawet wydawało się, że ta sytuacja w jakiś sposób może być unormowana i byłaby. Byłaby. No ale później państwo z każdym rokiem coraz bardziej i bardziej zamieniało się w takiego stróża nocnego, ale majątku tych, którzy się uwłaszczyli. Państwu nie zależy dzisiaj w Polsce na tym, żeby Polakom żyło się dobrze. Państwu zależy na tym, żeby elity, które popierają obecną władzę, obawiam się, że niestety przy zmianie też tak może być, były zadowolone ze status quo. Ale przecież rządzący, tak, prawda, i pan prezydent to powie, i pan premier już podczas drugiej kadencji, prawda, niejednego exposé zawsze podobno ma na względzie to, że no Polacy budujemy, robimy i właśnie, żeby Polakom, czy temu narodowi, obywatelom żyło się lepiej. Przecież zawsze były slogany obecne w polityce i to jest nieważne, czy mówimy w tej chwili o polityce współczesnej, czy będziemy patrzyli na Anglię z czasów Henryka VIII. Zawsze były obecne slogany i zawsze było tak, że ci, którzy są bardzo wysoko i którym się dobrze wiedzie, mają wokół siebie ludzi, którym również dobrze się wiedzie. I mało kto odważy się powiedzieć prawdę, zresztą ci ludzie mają naprawdę zupełnie inne problemy i zainteresowania niż przeciętny człowiek, który boryka się i zastanawia się, jak powiązać koniec z końcem. Jeżeli chodzi o Polaków, myśmy uniknęli dotychczas jakichś takich bardzo drastycznych skutków tej transformacji ustrojowej z dwóch powodów. Po pierwsze, jednak ludzie bardzo wierzyli w to, że będzie lepiej. Po drugie, ten pierwszy, najtrudniejszy okres, kiedy po prostu pojawiły się zjawiska przedtem nieznane temu pokoleniu, przynajmniej urodzonemu po wojnie, czyli bezdomność, masowe bezrobocie, nędza, ale taka nędza naprawdę jaskrawa, nie to, że jest niedostatek, tylko autentyczna nędza w całej swojej ohydzie, no bo taka prawdziwa nędza niestety prowadzi do różnych patologii. To było wszystko amortyzowane, bo jeszcze istniały wiele zakładów pracy, jeszcze można było sobie jakoś właśnie wcześniej uzyskać stabilne źródło utrzymania. Później były wentyle w takie, które pozwoliły Polakom wyjechać za granicę, prawda? I dalej ci ludzie, którzy byli zbędni, byli wpychani do systemu emerytalno-rentowego. Przecież my mamy tam 7 milionów ludzi, 2,5 miliona za granicą i 1,5 miliona na wsi zbędnych, prawda? I do tego jeszcze trzeba by dodać bezrobotnych, których mamy w tej chwili grubo ponad 2 miliony zarejestrowanych. Także mniej więcej połowa ludności Polski w wieku produkcyjnym to są ludzie całkowicie zbędni, którzy tak czy inaczej jakoś szukają dla siebie źródeł utrzymania. W związku z tym ci, którzy mają pracę... Ale nikt otwartym tekstem nie powie, że są zbędni. No oczywiście, że się tego nie powie, bo nikt się nie odważy. Mówi się Polakom coś innego. Bierzcie sprawy we własne ręce, bądźcie przedsiębiorczy i konkurujcie z wielkimi korporacjami. To jest mniej więcej tak, no było, jest oczywiście w Biblii przypowieść o Dawidzie i Goliacie, no ale to już była łaska Pana Boga, więc ja myślę, że Pan Bóg tutaj czeka cierpliwie, co dalej z tego wszystkiego wyniknie. No, mam nadzieję, że w porę będzie odpowiednia interwencja niebios poprzez ludzi, a nie poprzez kryterium uliczne. Bo jeśli będzie tak dalej jak jest, a na to się niestety zanosi, to można Polakom dalej mówić, że wszystko jest w porządku, że to jest wina kryzysu w Europie, a nie tego, co u nas. A u nas się zlikwidował przemysł. Kiedyś z przemysłu pochodziło 45%, nie tak dawno, na początku transformacji ustrojowej, naszego PKB. Co to jest PKB? To jest wszystko to, co mamy do dyspozycji. To, co możemy przeznaczyć na bieżące nasze potrzeby i to, co będzie służyło nam w przyszłości. I 45% tego PKB pochodziło z przemysłu. Ponad 10% przemysłu, z rolnictwa. Czy tego państwowego, tego, co było państwa? Nie, z przemysłu w ogóle, prawda? No ale wtedy właściwie nie było innego przemysłu, był tylko państwowy, prawda? Bo teraz w ogóle nie mamy przemysłu, więc mamy z głowy. Natomiast wartość dodana, która w tej chwili powstaje w przemyśle, to jest 20%.
Zlikwidowaliśmy przemysł. Nie tylko w sensie takim, że zostały zlikwidowane czy doprowadzone do upadłości zakłady pracy niemal dnia, żeby nie pokazywano w telewizji, prawda, jakichś wystąpień ludzi, którzy się buntują przeciwko temu, co ich spotyka, ale zlikwidowano przemysł również w inny sposób. Myśmy zostali całkowicie pozbawieni suwerenności władztwa nad przemysłem, który mamy, bo trudno mówić o przemyśle, powiedzmy takim, jakim mamy przykład tych, prawda? Co to za przemysł samochodowy, jeżeli ja nie mam żadnej swobody decyzyjnej i kiedy przychodzi obca korporacja i mówi, no to my tutaj będziemy produkowali, bo jest popyt, ale jeśli nie ma, to pierwsza rzecz, którą robi, zwija tutaj moce wytwórczej. To na czym polega, nie wiem, dzisiaj rządzenie, tak? Gdy myślimy w tej perspektywie tego interesu państwa, tutaj gospodarka konkretnie. Ja się obawiam, że w ogóle nikt nie myślał i nie myśli, być może pojedynczy ludzie tak, ale nikt nie myślał o interesie Polski wtedy, kiedy podejmowano określone decyzje, na przykład dotyczące prywatyzacji. To nie jest kwestia ostatniego roku czy dwóch. To ale jest kwestia... lata, czyli kilka lat temu wybierano Platformę, po tych czterech latach, tak, wybrano kolejny raz. Polityka się niewiele zmieniła. Nic się nie zmieniła, polityka od 22 lat. Tylko, że jeszcze ludzie nie mają świadomości, co im naprawdę grozi. Bo jak mówię, w tej chwili żyjemy... No bo jakoś wszystko jeszcze to się kręci, prawda? Mamy na przykład bardzo duże bezrobocie wśród młodzieży. Mamy gigantyczną szarą strefę, do czego GUS się nie przyznaje, ale z innych źródeł można oszacować, że mniej więcej 30% naszego PKB. Szara strefa, znaczy ludzie dostają pieniądze na rękę, tak na lewo? Tak. Oczywiście, przecież wszyscy ci, którzy pracują w małych zakładach pracy, tak? Bez ubezpieczeń albo na minimalne ubezpieczenie i to są, często w ogóle są to cudzoziemcy, których w ogóle się nie rejestruje i nie zgłasza, nikt tego nie ściga. Co więcej, szara strefa to jest również, ja użyłam tu jakiegoś eufemizmu, powiedziałam szara strefa, może należałoby mówić o czarnej strefie, bo przecież mamy gigantyczny w tej chwili obszar przemytu, bo to, co się pokazuje i co się ujawnia, to są naprawdę jakieś decyzje polityczne prawdopodobnie, czy rozgrywki, że akurat te, a nie inne sprawy są ujawniane i podawane do wiadomości publicznej, ale wystarczy pojechać na regiony, gdzie jest na przykład bezrobocie 30% i zobaczyć, jak pięknie tam wszystko kwitnie i jak to jest zadbane. To są tereny przygraniczne, gdzie jest po prostu zwyczajnie przemyt i ludzie z tego żyją. I tak musi być, i tak zawsze było, i tak zawsze będzie. Jeżeli ja nie mam legalnego źródła utrzymania, które pozwoli mi żyć na przyzwoitym poziomie, to nikt się nie zastanawia, skąd weźmie pieniądze. Nawet myślę, że jeśli nawet ci ludzie mają sumienia, pewnie niektórzy mają bardzo wrażliwe, to nawet nie zastanawiają się nad tym, że być może to jest z punktu widzenia religii, którą wyznają, grzechem, bo to jest nieetyczne, prawda? Bo to jest oszukiwanie państwa. Nikt tego tak nie odbiera, nikt nawet tego nie czuje. Pani profesor wspomniała o tej przedsiębiorczości, tak, że ludzie jak gdyby próbują im się powiedzieć, żeby o tym myśleli, tak, żeby byli zaradni. I kiedyś bardziej funkcjonowała spółdzielczość, tak, ta wzajemna współpraca, a dzisiaj stawia się na jednostkę, to ty możesz coś znaczyć. I jakie, nie wiem, czy tak powinno być, gdzie tutaj powinna być zachowana równowaga, co jest jak gdyby też takim momentem, w którym możemy powiedzieć, że my jesteśmy jakoś stabilni, tak? Bo państwo też powinno, czy każdy się spodziewa jakiejś stabilności. I teraz indywidualne podejście, czy ja jako jednostka i jako społeczność. No tak, tylko że człowiek nie jest jednostką. Człowiek jest osobą. I na to przede wszystkim tak trzeba spojrzeć. Ja wiem, teraz wszędzie się mówi, że ktoś jest jednostką. To co? To jest jakiś zbiór i tam są jednostki w tym zbiorze? Nie. My jesteśmy osobami i nigdy nimi nie przestaniemy być, żeby nam nie wiem co wmawiali, czy psychologowie, prawda, czy socjologowie, czy inne osoby, które właśnie tak postrzegają człowieka. I teraz człowiek jako osoba ma pewne potrzeby. To są bardzo ściśle określone potrzeby i nawet one zostały ułożone w pewną piramidę. Niestety na dole tej piramidy będą zawsze potrzeby bytowe, potrzeby ekonomiczne i potrzeba bezpieczeństwa. I można ludziom oczywiście wmawiać różne rzeczy. Można ludziom wmawiać, że bierzcie sprawy w swoje ręce, bo to jest pewien aspekt propagandowy. No to właśnie biorą, dlatego mamy tę szarą, gigantyczną strefę i nawet brak wyrzutów sumienia, że się jest uczestnikiem tej strefy, prawda?
Ja nie mówię już o czarnej gospodarce, która w Polsce się rozwija. Są dramatyczne filmy, które pokazują, w jaki sposób w tym wszystkim uczestniczy młodzież i w jaki sposób ta młodzież jest w to wciągana. Mamy kryzys, gigantyczny kryzys wartości, który niszczy polskie rodziny, który zaburza proces socjalizacji, który powoduje, że to, co w mojej ocenie jest na pewno patologią, jest przedstawiane jako norma i żąda się wręcz od ludzi, którzy myślą inaczej, nie tylko tolerancji, ale akceptacji dla tych quasi-wartości, które w tej chwili są propagowane. To wszystko są rzeczy, które są wymierzone przeciwko człowiekowi, być może służą jednostce, ale na pewno nie służą człowiekowi. Natomiast jeżeli chodzi o tę przedsiębiorczość, to tutaj się sięga do pewnych mitów, które są oczywistym kłamstwem. Otóż... Kto do nich sięga? Prawdą wszyscy. Cała propaganda, która istnieje, nieważne czy z lewa, czy z prawa. Otóż w socjalizmie rzeczywiście wszystko było reglamentowane. Państwo było omnipotentne i właśnie dlatego zbankrutowało. Mówimy oczywiście o aspekcie czysto ekonomicznym. Czyli nie możemy powiedzieć, że wtedy było nam lepiej. Nie. Nie możemy tak powiedzieć, bo to był ustrój, który był nieludzki, który był chory w swoich jakby fundamentalnych prawdach i założeniach, jeżeli w ogóle można mówić o prawdach. To był ustrój, który prowadził do pewnych patologii, chociaż na szczęście w Polsce, mnie się wydaje, że mimo wszystko było wielu ludzi, którzy nas potrafili uchronić przed najgorszym. Tak, bo jednak nie staliśmy się żadną Republiką Radziecką, nie staliśmy się społeczeństwem na wzór chociażby Korei Północnej, prawda, czy Kuby. Jednak pewne wartości i pewne tradycje mimo wszystko zostały wtedy nie tylko chronione i uchronione, ale one potem mogłyby być wielką szansą dla odbudowy takiej prawdziwej Rzeczpospolitej, niekoniecznie wzorowany na modelu III Rzeczpospolitej, bo tam też było bardzo wiele różnych patologii. I wystarczy poczytać książki z tamtego okresu, chociażby Dołęgi Mostowicza czy inne, żeby zobaczyć, że to nie był też idealny kraj. Ale to, co było cenne, zostało nam przekazane przez pokolenia naszych dziadków, ojców, no i takich osób jak ja, prawda? Bo ja też już należę do tego pokolenia osób starszych. I teraz, gdybyśmy na to popatrzyli, jak wyobrażano sobie, że można startować i postawić na tę indywidualną przedsiębiorczość. Otóż w tym realnym socjalizmie pozwolono Polakom, żaden inny kraj nie miał tego przywileju, mieć prywatną inicjatywę. I każdy, kto miał, nieważne za jaką cenę, ale każdy, kto miał jakiś prywatny zakład, zwykle żył na poziomie znacznie wyższym niż ludzie, którzy utrzymywali się z pracy najemnej. Ja oczywiście pomijam elity ówczesne, prawda, elity polityczne, ale przeciętnie było tak, że jeśli było dwoje ludzi i jeden utrzymywał się z prywatnej jakiejś działalności, a drugi pracował w państwowym zakładzie, to ten, który prowadził działalność prywatną, miał się znacznie lepiej. Dlaczego to było możliwe? Dlatego, że w socjalizmie wszystko było reglamentowane. Również licencje na prowadzenie tego typu działalności. Ponieważ rynek był wygłodzony, ci ludzie kombinowali w różny sposób. Użyłam tego kolokwialnego określenia, no bo rzeczywiście, żeby można było prowadzić takie warsztaty, to trzeba było być też w dobrych układach, gdzieś w jakiś sposób zdobywać dewizy, które były przecież reglamentowane i tak dalej, ale tym niemniej to było rzeczywiście duże uzupełnienie dostaw z tego państwowego sektora i rzeczywiście można było tam szybko zrobić duże pieniądze jak na tamte czasy. I w momencie, kiedy myśmy zaczęli zmieniać ustrój, a to był rok 89, powstała możliwość zniesienia tychże ograniczeń. Ponieważ ludzie ciułali pracowicie dolary w tamtym czasie i różne inne starali się czynić inwestycje takie, powiedziałabym, z myślą o tym, co by tu zrobić. Na rynku nie było nic, bo to był rynek po latach 80. rzeczywiście wygłodzony. To można było bardzo szybko zbijać jakiś drobny kapitał. Tylko że wiele firm, które wtedy powstały, szybko upadały, a do dzisiaj, z tego co wiem, to chyba nie przetrwała żadna. To były przecież te sławetne szczęki, prawda, gdzie pokazywało się, proszę bardzo, jak Polacy świetnie sobie radzą. I całe szczęście, że tak było. Dlatego, że pierwsze lata transformacji ustrojowej to był spadek produktu krajowego brutto, czyli tego, co faktycznie mielibyśmy do oferowania społeczeństwu, prawie o 30% w
pierwszym roku i kolejne 7% w drugim roku. Więc prawdopodobnie ludzie by odrzucili samą tę koncepcję, gdyby wiedzieli, co ich czeka. A przez to, że mogli żyć i to zupełnie dostatnio, bo to też była szara strefa tak naprawdę. Przecież nikt tego tak naprawdę nie opodatkowywał, nikt tego nie sprawdzał, nie było ksiąg rachunkowych. Były wtedy gigantyczne afery, przy których różni ludzie korzystali w różny sposób i uwłaszczali się też jak mogli. Także to zamortyzowało ten upadek jednego systemu i budowanie na gruzach tego systemu, tego co miało się nazywać społeczną gospodarką rynkową, a co jest w tej chwili nazwałabym rabunkową gospodarką prywatną, z tym, że tutaj rabusiów mamy zarówno własnych, jak i rabusiów mamy importowanych, prawda? W różnej roli oni występują, czasami w roli inwestorów strategicznych, a czasami po prostu bez skrupułów przychodzą i dyktują nam swoje warunki, mówiąc o tym, że oni mają tutaj prawo władać w taki czy inny sposób, ponieważ oni nam pożyczają pieniądze. Rządowi łatwo może powiedzieć, bądź aktywny, tak? Pomyśl o tym, co możesz sam zrobić. My ci dajemy możliwości, przepisy, no ale pytanie, co tak naprawdę jest takim kołem zamachowym do tego, żeby no, ten rynek pracy utrzymywał się na jakimś poziomie albo żeby wzrastał, a nie tak jak dzieje się dzisiaj, że jesteśmy na równi pochyłej. Ja bym chciał zapytać o odpowiedzialność. Tak? Po której stronie jest odpowiedzialność? Co z rządem? Czy rząd może właśnie tak powiedzieć, że to wszystko, nie wiem, czarodziejska, czy taka niewidzialna ręka rynku, tak, rozwiąże problemy mieszkaniowe, problemy z bezrobociem, z funkcjonowaniem, nie wiem, powstawaniem nowych miejsc pracy, zakładami pracy? Rząd, ten, który jest, na pewno nic nie zrobi, bo ten rząd jest bardzo zainteresowany tym, żeby przetrwać w miarę możliwości łagodnie do wyborów, żeby sprywatyzować... Wygrać trzeci raz, tak? No, to jest bardzo możliwe, dlatego że Polacy są ambiwalentni wobec tego, co się dzieje w większości, a ci, którzy są bardzo niezadowoleni, są rozproszeni i na dodatek jedna grupa jest szczuta na drugą grupę. Także tutaj, bo to się rolników szczuje na pracowników w jakichś zakładach przemysłowych. Zupełnie ta sama wypróbowana metoda i ta sama strategia, prawda, którą uprawiano i w Polsce Ludowej, która jest w ogóle wszędzie i zawsze skuteczna. Trzeba ludzi skłócić, trzeba ich przeciwstawić jedną grupę społeczną drugiej grupie. W tej chwili, z tego co wiem, to obiektem ataków są głównie emeryci, bo się mówi, że to oni wszystko przejadają i przez nich nic nie ma. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo, o którym bardzo dobrze wie pan Rostowski, który zrobił jedyny ruch, jaki mógł zrobić, ograniczając transfery do OFE. Katastrofa polskiego systemu finansów publicznych nie byłaby w ogóle, nie miałaby miejsca, gdyby nie wpuszczono obcych korporacji, które zawłaszczyły nam gigantyczne pieniądze pod pretekstem, że robią nam reformę emerytalną. Polacy jeszcze o tym nie wiedzą. Polacy nie wierzą w to, że będą mieli wszyscy emerytury po 600 zł, jeżeli w ogóle je będą mieli. Polaków to nie obchodzi. Oni w ogóle nie chcą o tym słuchać. Oni wierzą w to, że jak zainwestują 100 zł, to będą mieli ci młodzi ludzie po grube pieniądze na starość. I tu zaczął się dramat. Dlaczego? Bo pierwsza dekada to była dekada porządkowania naszej gospodarki. Załóżmy, że popełniono wtedy bardzo wiele błędów i może niektóre intencje nie były zbyt czyste, ale trzeba się było uczyć, prawda? Uczyliśmy się gospodarki rynkowej. Polska nigdy nie miała dużych tradycji, jak rządzić w państwie, w którym rzeczywiście rynek odgrywa rolę dość istotną i w każdym razie on decyduje o alokacji naszych zasobów, gdzie one mają iść. I dlatego ja myślę, że możemy rozgrzeszyć, jeśli tak użyję tego słowa, pierwszą dekadę. Ale uporządkowaliśmy na tyle naszą gospodarkę, że druga dekada mogła być dekadą rozwoju. Tylko nie ma rozwoju bez inwestycji. A ja myślę, że polski rząd zasługuje na Nagrodę Nobla, naprawdę, albo przynajmniej wpisanie do Księgi Guinnessa, bo chyba jest to jedyny rząd, który przy tak rozdmuchanych inwestycjach infrastrukturalnych, które na przykład za czasów Roosevelta pozwoliły Stanom Zjednoczonym wybić się na światowe mocarstwo, bo to wcale nie był taki bogaty kraj. To było gigantyczne bezrobocie i też bardzo duże problemy. Otóż nasz polski rząd pozwolił ludziom, którzy pracowali przy inwestycjach, nie tylko zbankrutować, ale pociągnąć za sobą jeszcze cały łańcuch bankructw w dół.
I ja uważam, że to jest fenomen, którego nigdy nie było w teorii ekonomii. Jak można, rozkręcając inwestycje, i to bardzo silnie, inwestycje infrastrukturalne, które powinny nam napędzać gospodarkę potężnie, jak można było doprowadzić do bankructwa i wyeliminowania tylu firm, do tak dużego bezrobocia? Bo wiadomo, że gospodarka przypomina coś w rodzaju takiej układanki z domina, prawda? Że jeżeli jest jakaś upadłość jednego, to wtedy wszystko zaczyna mi się w pewnym momencie sypać. I dlatego uważam, że nasz rząd naprawdę zasługuje na Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Dobrze by było, żeby ktoś to opisał. Natomiast dlaczego powiedziałam o panu Rostowskim? Bo pan Rostowski odegrał tutaj rolę rzeczywiście człowieka opatrznościowego, bo gdyby nie jego decyzja z 2010 roku, to mielibyśmy już to samo dzisiaj, co w Grecji. Dlatego, że gdyby dalej były utrzymane transfery do OFE na takim samym poziomie, jakim były poprzednio, to polskie finanse publiczne zawaliłyby się zupełnie. Myśmy już mieli 8%, to się taki jest wskaźnik deficytu budżetowego do PKB. Mówię o całym deficycie sektora publicznego. Ja się pytam, jeżeli ja mam takie gigantyczne długi i nikt nie chce mi pożyczać pieniędzy, to skąd ja mam budować miejsca pracy? No to wtedy mówię Polakom, no jak to? To przecież to nie jest rola rządu, bo rząd jest od tego, żeby jeździł do Brukseli, załatwiał 300 miliardów, żeby podpisywał jakieś tam pakty fiskalne, prawda, bo to nam zapewni miejsce w przedpokoju i przez dziurkę od klucza będziemy mogli podglądać, o czym wielcy tego świata radzą. Od tego jest rząd. Od tego, żeby otwierać jakieś imprezy tego typu, jak Euro 212, prawda, czy tam coś innego w takie 2012, prawda, tak. Panie profesor, na źródła deficytu, gdyby o nich pani profesor nam coś powiedziała. Skąd, tak? Można być problemy tego, że no przed nami rysuje się, nie wiem, zapaść. No przede wszystkim trzeba by sobie jasno powiedzieć, skąd pochodzą pieniądze w gospodarce. Pieniądze w gospodarce pochodzą z podatków. Jeżeli ja mam 80% dochodów budżetu, które pochodzą z opodatkowania gospodarstw domowych, to nie jest tylko podatek od dochodów osobistych, który wszyscy płacimy, ci, którzy oczywiście pracują legalnie, bo ci, którzy pracują nielegalnie, to nie płacą. Więc to jest pierwsza sprawa, że jeśli ja mam rozpowszechnione i tolerowane przez państwo śmieciowe umowy o pracę, to jednocześnie jest to zgoda na rozrost szarej strefy, a wobec tego nie będzie tam podatków. I to jest jeden obszar. Drugi obszar to jest powszechnie stosowany system ulg dla inwestorów. Ja oczywiście uważam, że w pewnych obszarach te ulgi są konieczne, żeby zachęcić inwestorów do tworzenia miejsc pracy. Ale u nas jest to postawione na głowie. To jest oczywiście skutek tego, że my mamy bardzo silne organizacje pracodawców i oni się domagają, żeby ich cały czas dofinansowywać i obiecują, że w zamian za to, to oni stworzą te miejsca pracy. Kiedyś. Ale pieniądze są już teraz. I to jest drugi powód. A trzeci i najważniejszy, bo tam poszły największe pieniądze, to jest reforma emerytalna. Oszukano Polaków, oszukano, ja to jeszcze raz powtórzę, że mamy zagrożenie dla stabilności systemu zabezpieczenia społecznego ze względów demograficznych. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest bardzo niska stopa urodzeń i rzeczywiście za lat kilkanaście to może być problem. Tylko, że problem nie polega na tym, żeby mieć dużo głodnych i bezdomnych ludzi, bo taki będzie los wielu osób, które w tej chwili się rodzą albo które się już urodziły. Tylko problem polega na tym, żeby mieć duże zasilanie składką systemu ubezpieczeń społecznych. Ale jak ja mogę mieć zasilanie składką, jeżeli ja przez wiele lat, przez 40% tej składki, prawie 40% trafiało do prywatnych korporacji po to, żeby mogły te prywatne korporacje pożyczać polskiemu państwu te same pieniądze. Pan Rostowski, jak mówię, zapobiegł katastrofie, bo gdyby było tak nadal, to byśmy mieli już dzisiaj absolutnie na pewno wdrożoną procedurę nadmiernego deficytu. Że to jest dobre rozwiązanie, tak? Że wszędzie tak jest, że to jest coś nowoczesnego. To jest kłamstwo. To jest absolutne kłamstwo. Jest w tej chwili bardzo ciekawy artykuł pani profesor Orędziak, która pokazała, cytując zresztą bardzo wiele znanych nazwisk i osobistości, kto stał za tym kłamstwem i dlaczego Polakom to kłamstwo wciśnięto.
To jest kłamstwo. Emerytury powinny być klasyczne, bo emerytura, podobnie jak ubezpieczenie OC komunikacyjnej, polega na tym, że ludzie objęci tym samym ryzykiem płacą do wspólnego funduszu, a pieniądze z tego funduszu dostaje ten, wobec którego spełniło się ryzyko. Czyli jeżeli ja się ubezpieczam jako kierowca i jeżdżę bezpiecznie, ja nigdy nie dostanę moich pieniędzy. Nigdy. Moje pieniądze są po to, żeby człowiek poszkodowany w wypadku komunikacyjnym mógł naprawić szkody, na ile to jest możliwe, bądź otrzymał rekompensatę, prawda? Na przykład w postaci renty, jeżeli doznał uszczerbku na zdrowiu. Natomiast Polakom wmówiono, co jest ewidentnym kłamstwem, że ubezpieczenia emerytalne mają polegać na tym, że oni sobie mają podczas aktywności zawodowej odłożyć na to, żeby przeżyć kolejne 20 czy 30 lat. To są brednie, bo mamy chociażby inflację i nikt nigdy, żeby pracował na 40 lat, nie odłoży tyle pieniędzy w ciągu swojej aktywności zawodowej, żeby utrzymać się przez najbliższe 20 lat, jeżeli będzie tyle żył. To są po prostu kłamstwa, cyniczne kłamstwa, które Polakom mówiono, a można to było zrobić, bo ludzie się nie chcą uczyć ekonomii. A dlaczego się nie chcą uczyć ekonomii? Ale bo to myślę, że to jest matematyka. Jacyś ekonomiści na to się zgodzili, tak? Bo rząd przyjął to do realizacji. Jeżeli my mamy premierów, którzy jeden był chyba, chyba gladiologiem, teraz nasz premier jest historykiem, czy kimś, w każdym razie jakieś ma wykształcenie innego zupełnie typu. Jeżeli większość ludzi kompletnie nie rozumie, na czym polegają podstawowe zależności, bo nikogo się nie uczy ekonomii politycznej, tylko uczy się ekonomik. Jeżeli się władzę oddaje ludziom, którzy się zachłystują inżynierią kapitałową, a nie rozumieją żadnych prawidłowości dotyczących właśnie sposobu, w jaki funkcjonuje gospodarka i społeczeństwo. Jeżeli się wmówiło ludziom, że ekonomia jest nauką ścisłą, gdzie występują pewne ścisłe reguły, no to mamy to, co mamy. Nikt nie był w stanie tego zweryfikować. Nikt. Jeżeli do tego jeszcze dodamy odpowiednie narzędzia propagandy, a kto za to odpowiada? No właśnie mamy to obnażone w tej książce Wojny Walutowe, gdzie się mówi, jak powstała tak zwana ekonomia finansowa, ja ją nazywam inżynierią kapitałową, gdzie można było ludziom różne bajki wmówić. Podobnie zresztą, jak mówiono Polakom, te wakacje pod palmami na emeryturze, prawda? To było cyniczne kłamstwo. Zawsze musimy być czyimś zakładnikiem, czy to rzeczywiście jesteśmy w tak wąskim tunelu, z którego nie ma wyjścia, że nie ma tego światła, bo pytanie, co my jako państwo moglibyśmy zrobić, tak? Albo w co moglibyśmy inwestować, żeby była perspektywa tego, że się gdzieś kiedyś może odbijemy od dna? Na pewno, jeżeli państwo dalej będzie pełniło taką rolę, jak teraz pełni, czyli będziemy mówili, że im mniej państwa, tym jest lepiej. Jeżeli będziemy zachowywali się tak, jak była rada pewnego lekarza. Otóż przychodzi matka do lekarza, mówi, panie doktorze, co ja mam zrobić? Moje dziecko zjadło 5 opakowań aspiryny. A lekarz mówi, no nie szkodzi, proszę pani, to proszę mu dać aspirynę. Więc u nas się mówi na wszystkie zarzuty, które padają pod adresem ekip, które rządziły, bo to dotyczy wszystkich ekip. To nie jest tylko rząd Tuska. Po prostu Tusk ma to szczęście bądź nieszczęście, że już jest na tym jakby krytycznym punkcie, kiedy wszystko to zaczyna nam rzeczywiście bardzo szybko schodzić w dół. Jeżeli się mówi, że tam, gdzie mamy rzeczywiście szkodę, prywatyzacja, która była w Polsce przeprowadzona, ona była przeprowadzona bardzo źle, bo ona była przeprowadzona ze względów doktrynalnych. Ona cały czas trwa. Ale to nie jest prywatyzacja, to jest w ogóle wyprzedaż majątku, bo nikt nie kupuje przedsiębiorstw, które są w złej kondycji, żeby je postawić na nogi, tylko kupuje się dobre przedsiębiorstwa, dobrze prosperujące, po to, żeby je zniszczyć lub zlikwidować, a w każdym razie na pewno postąpić tak, żeby one przestały być samodzielne. Żeby nie były samodzielne, bo jeżeli ja mam własne przedsiębiorstwo, to ja mam cały przemysł z zapleczem naukowym, prawda, od prototypów aż po utylizację. Jak to może być, że jako premier, tak, ja nie jestem premierem, ale jako premier mogę się na to zgodzić, jako minister skarbu, minister finansów, jak to się dzieje, że przecież my widzimy następstwa, tak? No, ja nie mówię, telekomunikacja polska została sprzedana w momencie, kiedy jest boom technologiczny i nie mamy 7 programów telewizyjnych, tylko mówi się 24, a może 48. To znaczy rozwój, a my to sprzedajemy. Ale to jest w taki sam sposób właśnie, jak mówiono Polakom, że trzeba koniecznie wprowadzić OFE. Bierze się pewną grupę ludzi,
funduje im się różne zabawki i ponieważ ci ludzie są zainteresowani przede wszystkim tym, żeby się dobrze bawić, bo to jest najważniejsze teraz. Ludzie się mają dobrze bawić. No to oni się dobrze bawią, ponieważ ci ludzie, którzy właśnie przyszli z tymi pomysłami, z tymi propozycjami, to są ich bliscy znajomi, no to tak jak się robi przy bliskich znajomych. To jest po prostu taka sama technika, jaka jest znana od tysięcy lat, tam gdzie istniały koterie dworskie. Tylko prawda? Gdzie tam zabawa, jak pani profesor mówi o tym rozwarstwieniu i do tego też chyba zmierza Polska, będą bogaci i ci, którzy mają nędzę. To jest jeszcze nie takie złe, dlatego że zawsze będą ludzie, którzy będą żyli bardzo dostatnio i będą ludzie, którzy będą mieli sobie tak średnio i będą ludzie, którzy będą bardzo biedni, prawda? Natomiast problem polega na czymś innym. Problem polega na tym, że jeśli ktoś jest bogaty dlatego, że rzeczywiście żyje oszczędnie, wyznaje pewne wartości, pilnuje się tego, jest gospodarny, no to będzie miał jakieś tam dochody, prawda? Natomiast u nas ta warstwa, która jest naprawdę bogata, ci ludzie z pierwszych stron gazet czy w rankingach zajmujący najwyższe pozycje, to są ludzie, gdyby przyjrzeć się ich życiorysom, no co najmniej wątpliwej konduity, tak bym to określiła. Natomiast oni się ze sobą bardzo szybko jakoś umieją znaleźć towarzysko, prawda? Do tego, jak mówię, jest odpowiednia propaganda. To powstały pewne takie enklawy dworskie, jak gdyby, prawda? No, można to tak nazwać, chociaż to nie jest dwór, bo tutaj króla nie ma. Chociaż ja myślę, że każdy, kto potrafił załatwić sobie w jakiś sposób różne dojścia, to jest nieładne słowo, również kolokwialne, ale w każdym razie każdy, kto potrafił zdobyć majątek, nieważne, czy on był legalnie zdobyty, czy nie, moim zdaniem żaden majątek nie mógł być legalnie zdobyty w Polsce, no może z wyjątkiem jakichś wybitnych twórców. Dlaczego? Dlatego, że płaci się podatki, dlatego, że pensje są takie, jakie są, na stanowiskach, jakie są. Ale jeśli potem mówimy, że no, nawet w spółkach Skarbu Państwa ludzie, jeśli zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych, to są bardzo skrzywdzeni, bo oni w prywatnym biznesie mieliby jeszcze większe pieniądze, prawda? Czyli dalej cały czas trwa ten proces uwłaszczania swoich, no to mamy właśnie takie stosunki, jakby przyznawanie monopolu na coś, prawda? Natomiast Polacy ciągle jeszcze nie mogą uwierzyć, że to, co ich spotyka, to ich spotyka. Oni nadal wierzą w takie bajki, że to, co się dzieje złego w Polsce, to jest wina jakiegoś kryzysu światowego, jakiegoś tam w strefie euro, a przedtem jakiegoś kryzysu subprime, ciągle coś na świecie. To nie ja, to kolega. Kiedyś tak było i teraz tak jest. Ci natomiast, którzy rzeczywiście już zostali tym dotknięci i są bardzo poszkodowani tym, co się w Polsce działo, to są ludzie rozproszeni, ludzie, których nikt nie słucha, bo gdybym ja wzięła 2 miliony bezrobotnych, w jednym miejscu zgromadziła i kazała tym ludziom mieszkać ze sobą przez tydzień, to pewnie doszłoby do rewolucji bardziej krwawej niż francuska. A to była chyba jedna z najkrwawszych, nawet bardziej krwawa podobno niż październikowa. Jak było, nie wiem, ale na pewno by doszło do strasznych rzeczy. Natomiast jeżeli ci ludzie są rozproszeni i wtopieni w społeczeństwo, to się nic nie dzieje. Podobnie jak będziemy mieli za chwilę właśnie z tymi nieszczęsnymi emerytami, bo oni na razie żyją bardzo skromnie, ale jeszcze mogą egzystować. Jeżeli będziemy mieli za lat kilkanaście 7 milionów emerytów z pensjami po 600 zł i każda z tych osób będzie starała się sprzedać swoje mieszkanie za 1/10 wartości jakiemuś bankowi amerykańskiemu czy niemieckiemu, żeby przeżyć, no to nikogo też nie będzie obchodziło, bo to będzie wszystko rozproszone. Właśnie to na tym polega, że dzisiaj sytuacja nabrzmiewa przez długi okres. Dzisiaj Rosjanin do mnie powiedział, przyjechałem do was, jakbym do jakiegoś kraju na zachodzie przyjechał. Żadnego banku nie ma, który byłby wasz. No a po co mają być nasze banki? Był bank PKO BP, jeszcze jest częściowo nasz, ale też przecież to się wyprzedaje, bo my, ojciec pytał o prywatyzację. Otóż jedną z powodów prywatyzacji jest właśnie to, że dochody z prywatyzacji mają zasilać OFE. I to przez jakiś czas było nawet jawnie pokazywane, bo dochody z prywatyzacji były rejestrowane w dochodach budżetu i wydatki na OFE były
pokazywane w wydatkach budżetu. No ale to zaczęło być dosyć niewygodne, bo jak już to przekroczyło 30 miliardów, czyli mniej więcej 10% budżetu, no to wtedy pan Belka, który zresztą jak wiadomo też potem miał bardzo dobre synekury i dzisiaj też chyba nie narzeka na swoją posadę, wpadł na bardzo dobry pomysł, że to trzeba schować, pozamiatać pod dywan. Inni ministrowie finansów robili to samo. I co zrobił pan Belka? Przeniósł te dochody z prywatyzacji i dofinansowanie OFE do pozycji, która się nazywa finansowanie deficytu. Oczywiście, że jeśli ktoś chce, to może to zobaczyć, bo to jest publikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Tylko konia z rzędem temu, kto będzie to sprawdzał. Problem też polega na tym, że no właśnie te dochody z prywatyzacji są niezbędne, bo inaczej pan minister finansów nie będzie miał pieniędzy na obsługę długu, który już wygenerowały OFE, bo gdybyśmy nie mieli OFE, my byśmy mieli gigantyczne nadwyżki i państwo mogłoby inwestować, ale państwo nie inwestuje z dwóch powodów. Nie ma pieniędzy, bo ukradły je OFE. I druga sprawa, państwo nie ma pomysłów, co inwestować, bo wmówiło się Polakom, że no tam powiedzmy taka fabryka wagonów to jest poniżej naszych możliwości. My może, nie wiem, powinniśmy w jakąś technologię kosmiczną co najmniej inwestować. Jak ja mówię, że nie ma co się porywać na najnowsze technologie, bo zaledwie 2% może nam coś przynieść, a nie mamy takich pieniędzy, bo nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, no to się ludzie śmieją i mówią, że ja nakłaniam do tego, żeby Polska była skansenem. Nie. Kraje Europy Zachodniej, bardzo bogate, tak jak powiedzmy jak Dania. Na czym Dania zasłynęła? Na produktach mleczarskich, prawda? Hiszpania na produkcji kwiatowej. Więc dlaczego Polska ma porywać się na budowę tego, czego nie jest w stanie stworzyć. Ja nie mówię, żeby nie odtworzyć chociażby fabryk wagonów, prawda? Żeby nie trzeba było wyskakiwać z wagonu kolejowego na zaśnieżony peron, pokonując przestrzeń przynajmniej metra, bo tam jest przynajmniej taka odległość, prawda? Więc może dobrze byłoby, nie wiem, zacząć od tego, że odbudujemy polską fabrykę wagonów, bo mamy dobre fabryki tramwajów i nasze tramwaje są świetne. Mamy pierwszy telefon, pani profesor. Bardzo prosimy. Halo? No i chyba nie mamy. Halo, halo? O, nie słyszymy nikogo. Halo? Już teraz lepiej. Wiesław z Brzegu. Kłaniam się, panie Wiesławie. Szczęść Boże. Szczęść Boże panu. Pani profesor, ja do pani właśnie. Proszę powiedzieć, o co właściwie pani chodzi? Jaka jest myśl przewodnia pani wypowiedzi? Bo ja, słuchając panią przez telewizję, wszystko słyszę, ale właściwie nic z tego nie rozumiem. No niestety tak już jest. Halo? Tak, jesteśmy. Proszę powiedzieć, jaka jest myśl przewodnia pani wypowiedzi? Myśl przewodnia jest taka, że Polska przez 20 lat, zamiast budować społeczną gospodarkę rynkową, pracowała nad tym, żeby uwłaszczyć pewne grupy ludzi. Na dodatek politycy, którzy rządzili w tym czasie, wmówili Polakom, że to jest dla ich dobra i że teraz, dopóki nie postawimy jasnej diagnozy i nie nakreślimy, w jakim kierunku można odbudować to, co zostało zniszczone przez 20 lat, to po prostu czeka nas dalej schodzenie w dół zarówno z bezrobociem, jak i pogarszanie sytuacji, jeśli chodzi o rozrodczość Polaków, jeżeli chodzi o podstawowe wartości moralne. Bo człowiek, który jest głodny, nie będzie się zastanawiał nad tym, czy może ukraść, czy nie może. W pewnym momencie, jeżeli zobaczy, że jego dziecko jest głodne, może sam dla siebie nie ukradnie. Ale jeśli chodzi o ludzi, którzy mają dzieci na utrzymaniu, to wtedy sumienie jest również elastyczne. I mamy już teraz tego przejaw właśnie w postaci rozrostu, gigantycznego rozrostu szarej strefy i szarej gospodarki. Pani profesor, czy mogę? Bardzo prosimy. Pani profesor, ale to jest takie ogólne ujęcie. Ja bym prosił o określenie natury zagadnienia i przedstawienie logiki problemu, logiki wewnętrznej, bo pani tak bardzo ogólnie, pani profesor, to mówi, to jest bardzo, bardzo chwytliwa wypowiedź, ale proszę powiedzieć szczegółowiej, w czym rzecz, jaka jest natura zagadnienia, jaka jest logika wewnętrzna tego zagadnienia, tego zjawiska. Pani w końcu jest naukowcem i pani umie to powiedzieć i bardzo panią o to prosimy. Ja nie wiem, czy ja pana dobrze rozumiem, ale jeżeli mówimy o logice wewnętrznej, to logika jest taka,
Jeżeli postawimy trafną diagnozę, znajdziemy te punkty, które doprowadziły nas do obecnej sytuacji, zresztą nie tylko nas, bo trzeba popatrzeć też na kraje Europy Południowej, w której też ten konflikt już przybrał dosyć ostrą formę, prawda, bo tam jeszcze nie było tych amortyzatorów, które wystąpiły w Polsce. Ja tego oczywiście nie podejmowałam tematu, bo to by dotyczyło również kwestii kursów walutowych i tak dalej, dość skomplikowany obszar. Ale w każdym razie, my musimy w tej chwili postawić trafną diagnozę i moim zdaniem ta diagnoza brzmi następująco. Program, który zaczęliśmy realizować przed 22 laty, nie był programem w interesie Polski ani dla Polski, tylko był programem w interesie wielkich korporacji. Ludzie, którzy ten program realizowali, robili to być może niektórzy w dobrej wierze, inni robili to dlatego, że nie bardzo zdawali sobie sprawę z tego, jakie będą konsekwencje ich czynów, a jeszcze inni dlatego, że widzieli w tym swój interes. I teraz, jeżeli chcemy powstrzymać proces niszczenia polskiej gospodarki, bo taki proces został zainicjowany 22 lata temu i nadal trwa, jeżeli nie chcemy, by Polska stała się zapleczem dla gospodarki niemieckiej i wyłącznie zapleczem dla gospodarki niemieckiej, a także śmietnikiem dla wysoko rozwiniętych krajów, bo taki jest los państw słabo rozwiniętych, a w tym kierunku zmierzamy, to musi powstać spójna strategia i muszą dojść do władzy uczciwi ludzie. To nie chodzi o to, z jakiej będą opcji politycznej, bo ja jestem przekonana, że w każdej partii są ludzie uczciwi i są ludzie nieuczciwi. Są ludzie, którym rzeczywiście leży dobro Polski na sercu i są tacy, którym leży dobro własnej, własnej rodziny na sercu. A więc musi tu nastąpić jakieś porozumienie ponad podziałami politycznymi w imię dobra naszego kraju. Trzeba zaprosić fachowców, którzy po pierwsze powiedzą, w jaki sposób uporządkować finanse publiczne, po drugie przestać ludziom wmawiać, że oni sami potrafią konkurować z wielkimi korporacjami, tylko wskazać obszary przemysłu, które można odbudować po to, żeby stworzyć miejsca pracy. Bo kwestią podstawową pod każdym względem jest to, że człowiek musi utrzymywać się z własnej pracy. Jeżeli tego nie zapewnimy, jeżeli dalej będziemy mówili, że to nie jest sprawa państwa, tylko indywidualna, czy masz pracę, czy nie, to doprowadzimy do tak głębokiego kryzysu wartości, który już absolutnie nie da się odwrócić. Bo jeżeli ja zniszczę zakład przemysłowy, to ja go mogę, mając pieniądze, czy nawet pożyczając te pieniądze, odbudować. Ale jeżeli ja zniszczę w człowieku poczucie uczciwości, tego co można, a czego nie można, zniszczę system wartości, a w tym kierunku to zmierza, to tego się tak łatwo odbudować nie da. To jest o wiele trudniej niż odbudować to, co jest w sferze materialnej. Także moja teza jest taka. Ja oczywiście nie będę proponowała sama, bo nie czuję się na siłach, żeby wskazać dokładnie, co powinno być odbudowane i jak. Ja tylko daję diagnozę, że to, co się stało w Polsce w tej chwili, jest jeszcze do odwrócenia. Tylko państwo nie może być stróżem nocnym, a Polacy nie mogą ulegać propagandzie i mówić, że wszystko jest dobrze, bo jak w Niemczech minie kryzys, to nam się też będzie żyło dobrze i możemy wrócić do naszego grillowania. Bo mamy przykłady, które dowodzą, że tak nie jest. To są realne przykłady Grecji, Portugalii, Włoch, Hiszpanii. Mamy również w Polsce gigantyczną szarą strefę. Ta szara strefa niszczy gospodarkę jak rak, który niszczy organizm, niszczy finanse publiczne i niszczy moralność Polaków. A gdzie byśmy kiedyś pomyśleli o tym, prawda, że Grecja no, upadnie tak nisko, gdy w czasy pomysł o wyjeździe do Grecji był pomysłem bardzo ekskluzywnym. Mamy telefon, prosimy bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jarosław Wejherowa. Proszę bardzo. Ojca, pozdrawiam panią profesor. Dziękujemy. Bardzo miło mi, że nasze rady może gościć takie, tak zacne osoby jak pani profesor. Mam pytanie, może nie jedno. Mówi pani, że szara strefa jest złem. Czy to przypadkiem szara strefa nie stała się takim buforem, gdzie można się jeszcze skryć? Bo gdybyśmy wszystkie pieniądze oddawali tak naprawdę w minionym systemie i na początku obecnego, czy byśmy mieli to, co jeszcze mamy na tak zwane przeżycie. Druga sprawa, czy owszem ten projekt Unii Europejskiej nie służy dla Polski, ale czy to nie jest właśnie metoda, żeby Polskę spacyfikować, żeby przejąć nasze
zasoby, nasze no, dobro narodowe, jakie są kopaliny, ziemia rolna i tak dalej, widzimy to w tej chwili, co się dzieje. I trzecie pytanie, geotermia, czy według pani profesor, to jest właściwie polski projekt, czy jesteśmy w stanie uruchomić tą gałąź przemysłu, która by mogła nakręcić wiele innych, ponieważ wiemy, że 60% energii idzie właśnie na ogrzewanie. A skądinąd też wiemy, że mamy tej geotermii pod dostatkiem. Przykład Radę Maryja. To tyle. Serdecznie pozdrawiam i przychodzę na Olbia. Pani Jarosławie, szczęść Boże. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie i szara strefa, ja wydaje mi się, że to powiedziałam dość wyraźnie. Szara strefa amortyzuje to, co się dzieje złego w dziedzinie ekonomii. I pod tym względem oczywiście ona nam zwiększa poziom życia, który bez tego byłoby to oczywiście chyba jeszcze gorzej niż jest w tej chwili, zwłaszcza w regionach, gdzie jest bardzo wysokie oficjalnie bezrobocie. Tam ludzie żyją dobrze właśnie dlatego, że jest szara strefa. Ale szara strefa niesie za sobą pewne spustoszenie również moralne. Bo jeszcze pół biedy, jeżeli ta szara strefa polega na tym, że podpisuje się umowy o pracę, które zaniżają faktyczne stawki i płacę niższe podatki z tego tytułu i płacę niższe składki. Ale przecież szara strefa to również jest przemyt, a więc już niebezpieczeństwo, prawda, bo z tym związane, bo tam już się rodzą układy często mafijne. To jest niestety hazard, nielegalny hazard. To jest również niestety cały gigantyczny rynek narkotyków i innych używek, które są rozpowszechniane, zwłaszcza wśród młodzieży. No i to są również takie, powiedzmy, domy uciechy, prawda, w których również jest pośrednikiem nawet prywatna telewizja, bo czasami, jeżeli ktoś włączy przypadkowo w nocy program, no to można się właśnie spotkać z takimi ofertami. I ja uważam, że jeśli chodzi o taką szarą strefę, czy generalnie w ogóle o szarą strefę, to jeśli nawet ona daje pewne korzyści ekonomiczne, bo bez wątpienia ona daje korzyści ekonomiczne określonym osobom, to jeśli ona jest duża, jeżeli ona się bardzo rozrasta, to powoduje niestety bardzo potężny kryzys wszelkich wartości. I poza tym wypacza sumienia, wypacza sprawy, które kiedyś byłyby potępiane, prawda, jako niemoralne, stają się powszechnie akceptowalne, a później się dziwimy, że mamy bardzo dramatyczne sytuacje. Jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć, że to jest złe, tylko z bardzo dużą siłą to do nas przychodzi, że to tak dzisiaj jest, że tak powinno być. Za chwilę będziemy to akceptować, bo z człowiekiem tak jest. To jest zresztą bardzo dobrze opisany proces psychologii. Nie jestem psychologiem, ale trochę się zajmowałam tym, że w pewnym momencie wypieramy świadomość naszych paskudnych uczynków, prawda? Albo nie mamy tej świadomości, albo ją wypieramy i później już nawet tego nie widać. Nie widać, bo nie zastanawiamy się nad tym. Uważamy, że to jest norma. Tak jak są z normami językowymi, prawda? Popełniamy pewne błędy i one potem stają się normą językową. Tak samo jest z elastycznym sumieniem. Najpierw to sumienie przeszkadza nam czynić pewne rzeczy, później usprawiedliwiamy, a później uważamy, że to jest normalne, zwłaszcza, że wszyscy to robią. Ja nie chciałabym tutaj odwoływać się do bardzo jakichś takich drastycznych przykładów, ale ja przypominam sobie, no niestety powiem o tym jednak, przypominam sobie okres, kiedy ja byłam młodą kobietą i wmawiano nam, młodym dziewczętom, że przecież aborcja nie jest niczym złym. A dzisiaj jednak widzimy, że to jest bardzo złe. I to był akurat jeden z obszarów, prawda? I ktoś powie, że 30 lat edukacji trzeba było, zabiegów, żeby pokazać społeczeństwu, jaka to jest krzywda dla tego, którego dziecka, które zamordujemy, dla kobiety, dla mężczyzny, dla społeczeństwa. Ale w ogóle nie traktowano tego w kategoriach zamordowania dziecka. To się mówiło, że to jest zabieg, nawet zdrowy, pod pewnymi względami i tak dalej. Taka była propaganda. Było mnóstwo różnych takich właśnie pomysłów, które miały służyć komuś czy jakiejś grupie, prawda? I dlatego ja uważam, że to, co mówimy o szarej strefie czy czarnej gospodarce, jest złe nie dlatego, że niszczy gospodarkę, chociaż oczywiście na długą metę niszczy, na krótką nie. Na krótką daje określone dochody. Trzeba taki stworzyć system, żeby się lepiej opłacało pracować normalnie i mieć czyste sumienie. Może nawet tu jest potrzebna abolicja podatkowa. Nie wiem, może abolicja, jeżeli chodzi o składki do ZUS-u. Ale to dopiero wtedy, kiedy gospodarka stanie na zdrowych fundamentach. Drugie pytanie dotyczyło jakby naszych relacji z Unią Europejską. Unia Europejska nam niczego nie dyktuje. My sami wychodzimy przed szereg
i zapisujemy się tam i wspinamy się na palce, bo nasz rząd chce stworzyć wrażenie, że jest wielką potęgą i liczą się tam z nim w tej Unii Europejskiej. Przecież wiadomo, że Unia Europejska jest wspólnotą 27 państw, które miały określone zasady, jeżeli chodzi o współpracę i są tam dyrektywy, ale dyrektywa nie jest prawem bezwzględnie obowiązującym, tylko rozporządzenie, tak trochę inaczej niż u nas. I możemy te dyrektywy realizować, czy nie, ale jeżeli ktoś chce być prymusem, jeżeli ktoś chce budować swój wizerunek jako wielkiego męża stanu właśnie w ten sposób, że jeździ do Unii Europejskiej, prawda, i przecież nikt tam nie widzi, w jaki sposób ci ludzie są traktowani, tylko się fotografuje z jedną panią czy innym panem i na tym się buduje swój kapitał również wyborczy, no to po prostu to ma wyłącznie wymiar propagandowy. No przecież również bardzo czule był przywitany w swoim czasie pan Gierek, prawda, który budował tutaj Polskę. No on jednak sporo zrobił, to niezależnie od wszystkiego. I też się fotografował z różnymi ludźmi, a potem jak okazało się, że król jest nagi, to nikt mu nawet ręki nie podał, a Polska została obłożona potem jeszcze sankcjami gospodarczymi, czyli nawet osobisty czar i urok tutaj nie pomagał. Także ja myślę, że to ma tylko wymiar propagandowy i żaden inny. Polska jest w Unii Europejskiej i to jest dobrze, że jesteśmy w Unii Europejskiej i nasza pozycja w tej Unii będzie zależała od tego, jak będziemy rozgrywali nasze sprawy, bo to jest forum, gdzie się negocjuje pewne rzeczy. Jeżeli ktoś od razu oddaje walkowerem, albo jak powiedziałam, wciska się przez dziurkę od klucza i będzie siedział w przedpokoju i przedstawia to nasza telewizja jako wielki sukces, bo podpisaliśmy pakt fiskalny, będziemy to ratyfikowali za chwilę, prawda? I Polacy będą mieli raz na rok prawo poprzyglądać się, jak wielcy tego świata radzą, bo my koniecznie się wspinamy i chcemy być w tej strefie euro. Po co, to ja nie wiem. Może kiedyś, może za 100 lat, ale po co teraz, nie wiem. No to jeżeli tak postępujemy, no to mamy właśnie, jak powiedziałam, wymiar propagandowy i nic więcej. Teraz co do tych źródeł geotermalnych. Oczywiście, że Polska powinna wspierać takie inicjatywy i rząd powinien je wspierać, ale przecież nie nasz rząd, który robi wszystko, żeby Polaków wywłaszczyć. I tutaj przecież to jest konkurencja, tak? To jest konkurencja chociażby dla gazu radzieckiego, tak? Będziemy, przepraszam, rosyjskiego, no ale to mi jakoś tak się kojarzy. A więc przecież Gazprom nawet nie będzie zainteresowany, bo po co my mamy mieć jakiekolwiek alternatywne źródła energii? Dopóki będą rządzili ci ludzie, którzy są powiązani interesami z establishmentem postradzieckim, bo jednak tego użyję określenia, czy z establishmentem, który powstał w Europie Zachodniej, którzy bywają na salonach tam, czy są zapraszani do przedpokoju, to nigdy źródła geotermalne nie będą w Polsce w ogóle brane pod uwagę jako źródło energii. Po co? To samo dotyczy gazu łupkowego, to samo dotyczy wszystkich innych obszarów, jeżeli chodzi nawet również o górnictwo węgla kamiennego. Co tam się dzieje? I tu by trzeba takiej właściwej oceny tego, co rzeczywiście jest w zasięgu naszej ręki, co w zasięgu naszych możliwości, a to na pewno spowodowałoby, że no coś drgnęłoby, tak? Jeżeli chodzi o gospodarkę i o miejsca pracy. Na pewno, tylko że państwo nie może być stróżem nocnym, tylko państwo musi mieć gotowy program. I ja powiedziałam, że gdyby była jakaś taka wola polityczna, żeby się zjednoczyć w imię powiedzmy interesu narodowego, czyli tak ponad podziałami partyjnymi, no nie w każdej kwestii się dogadamy, ale chyba wszyscy się zgodzą, może poza pewnymi osobami, które są powiązane z obecnym establishmentem, że trzeba w Polsce na pewno zacząć naprawę Rzeczpospolitej. Przede wszystkim, jeśli mówimy o sferze gospodarczej, od odbudowy miejsc pracy. No to wiadomo, że musi to zrobić państwo i wiadomo, że trzeba wskazać dziedziny, w których to może nastąpić, prawda? Ale ja słyszałam tutaj od tych właśnie bardzo popularnych celebrytów ekonomicznych, którzy mi zarzucali, że ja nawołuję do odtworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego czy budowy drugiej Gdyni. Oczywiście nie. To trzeba by się przyjrzeć i zapytać fachowców. Ja nie jestem fachowcem i nie znam się, co w jakim miejscu powinno być akurat zbudowane. Jaki zakład pracy powinien powstać akurat w tym miejscu, w którym on powstaje. Ale przede wszystkim przestańmy niszczyć i wyprzedawać to, co już mamy. No ja dzisiaj słyszałam, że kolejny zakład po prywatyzacji upadł, prawda? To jest wielki zakład marmurów. On ginie, dlatego że został sprywatyzowany.
No więc jeżeli będziemy tak do tego podchodzili, że nas wszystko, co jest polskie, to jest paskudne i właściwie należy to zniszczyć, żeby otworzyć przestrzeń dla tych korporacji, które nas zasypują tak naprawdę produktami chińskimi, wietnamskimi, ukraińskimi, tam powstają te miejsca pracy, no to w takim razie, no rzeczywiście Polacy za chwilę albo będą świadczyli jakieś usługi dosyć dziwne, albo też no po prostu nie będzie u nas, nie będzie w ogóle u nas żadnych miejsc pracy, poza tymi, które będą tworzyły się na pograniczu szarej strefy i czarnej gospodarki. No taka będzie rzeczywistość. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie oczywiście. Dziękuję. Prosimy bardzo. Szczęść Boże, Janusz z Niemiec. Szczęść Boże, witam, panie Januszu. Ojca, i witam panią profesor. Dziękuję za klarowny i bardzo przejrzysty wykład, za postawienie diagnozy z logiką wewnętrzną, moim zdaniem. Ja chciałbym powiedzieć, że tutaj chyba problem leży w tym, to co Grecy kiedyś mówili, że w państwie są tak zwani politykos i idiotos. Politykos to są ludzie, którzy dbają o interes dobra wspólnego, dobro państwa, a resztę to są idiotos, czyli w naszym takim pospolitym rozumieniu idioci. I pani należy do politykos. To jest na pewno, według mnie, na podstawie tego wykładu mogę powiedzieć. Jeszcze chciałem zapytać, czy pani profesor słyszała, ostatnio właśnie obiło mi się o uszy, że podobno w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy panu prezydencie została sporządzona doktryna, która mówi, że gwarantem naszego bezpieczeństwa jest Rosja. Co mnie bardzo zaskoczyło i jak to się ma w ogóle do naszej przynależności w NATO. Dziękuję, przechodzę na odbiór. Dziękuję, panie Januszu. Nie jestem politologiem, no ale jeżeli ktoś tak mówi, to widocznie tak, to pan prezydent czuję, widocznie tak mu doradzili. Ja myślę, że równie szkodliwa jest doktryna, która oficjalnie mówi, że Polska ma dwóch wrogów, prawda, i musimy ich zwalczać, no ale wydaje mi się, że akurat kwestie militarne, ja nie jestem specjalistą z tej dziedziny, to mamy chyba rozstrzygnięte, jesteśmy w NATO. No musimy tam bronić również naszych polskich interesów. Ja nie bardzo widzę szansę, żeby Rosja przystąpiła do NATO. Także ten sojusz wydaje mi się dosyć egzotyczny. No ale pan prezydent ma dużo innych, równie egzotycznych pomysłów. Także ja nie bardzo nadążam za tym, co pan prezydent czyni, bo jak mówię, to jest dosyć taki obszar, który jest dla mnie trudny. Ja się nie interesuję polityką, powiedziałabym, w sensie takiej militarnej polityki, prawda? Nie znam się na tym. Państwu potrzebne są pieniądze, pani profesor, a ta perspektywa, o której przed tymi, można powiedzieć, przed tą debatą na temat paktu fiskalnego wczoraj parlamentarzyści debatowali nad tym, mówię o tej perspektywie 2014-20, pieniądze, które mają zasilić tych ponad 100 miliardach euro. Jak pani odnosi się do tych pieniędzy i ewentualnie umiejętnego wykorzystania, tak? Bo mieliśmy je wykorzystać, mogły być zamachowym dla miejsc pracy, a widzimy, że to jest no, dla niektórych miejsce no, bardzo trudne, tak? Bo jeżeli budujemy Stadion Narodowy i ktoś, kto go buduje, później upada, czy autostrady, wymieniane kolejne firmy, no pytamy się, czy dobrze zarządzamy tymi dobrami, które mamy? Unia Europejska jest taką wspólnotą, która rzeczywiście pomaga krajom na niższym poziomie rozwoju. To oni, oczywiście na tym przede wszystkim oni zarabiają, prawda? No bo my wiemy o tym, że tam powiedzmy maksimum te 40 eurocentów u nas zostanie, a tamte firmy będą miały pracę. I z tego punktu widzenia trudno się dziwić, no bo zawsze tak wygląda pomoc zagraniczna, że ja daję środki, ale po to, żeby kupowano nasze produkty, zatrudniano nasze. Dobrze, pani to tak wyraźnie mówi, bo... Ale tak to jest. Ale niektórzy uważają, że to nie wiadomo, co u nas się stanie, że oni nic, oni nam wszystko oddają. Nie. To nie jest tak. To jest pewna wspólnota interesów i ja oczywiście uważam, że jeśli ktoś daje mi euro, a ja nawet będę musiała mu oddać 60% z tego euro, prawda, czyli te 60 eurocentów, ale 40 jest dla mnie, no to lepiej mieć te 40 niż nie mieć nic, prawda? Wszyscy na tym w jakiś sposób zyskujemy. To się w ekonomii nazywa teorią kosztów komparatywnych, prawda, czyli względnych i zawsze ten, który jest na wyższym poziomie rozwoju zarobi więcej,
ale ten biedny też się wzbogaci i nawet może być taka sytuacja w sprzyjających okolicznościach, że dogoni tego bogatego, a nawet go przegoni. Były takie przypadki w historii, no nie będziemy tutaj opowiadać historii gospodarczej świata, ale były takie przypadki. No i to jest moim zdaniem bardzo korzystna perspektywa. Tylko jest jedno ale. To jest właśnie to, co ja powiedziałam na początku. Polska powinna dostać Nagrodę Nobla. Ci ekonomiści, którzy potrafili pieniądze, gigantyczne pieniądze, jakie dostaliśmy, bo w poprzedniej perspektywie też nie było tego mało, porównywalne kwoty, gdyby tak przyjąć i przeliczyć to realnie, Polska potrafiła przy pomocy tych pieniędzy nie tylko rozbebrać drogi, prawda, zniszczyć kolej do końca i wybudować tam kilka tych stadionów, z którymi też nie bardzo wiadomo, co robić, bo to w sumie będzie pewnie inwestycja nieopłacalna na dłuższą metę, ale Polska potrafiła przy pomocy tych pieniędzy doprowadzić do bankructwa wiele polskich firm. I to jest dla mnie ewenement. Teraz już bez żartów. Ja uważam, że te pieniądze, które Polsce się należą, bo to, żeby była jasność, to nie jest żadna darowizna. My wpłacamy do budżetu, są pewne zasady, pewne reguły gry i tak samo jest w interesie krajów donatorów, jak i krajów beneficjentów, żeby te środki były wykorzystane. Tylko jest taki problem. Jeśli ja nie mam innego pomysłu niż kolejne euro 2020 czy coś takiego, albo jakieś inne tego typu inwestycje, które niczemu nie służą i nie tworzą miejsc pracy, no to w takim razie, bo nawet lotnisko, które zostało wybudowane, okazało się, że ludzie zostali doprowadzeni, mam na myśli w tej chwili lotnisko w Modlinie, ludzie zostali doprowadzeni do bankructwa, więc u nas się po to inwestuje, żeby niszczyć polski kapitał, nawet ten niewielki, który jest. No to jeżeli będziemy mieli te 300 tysięcy euro, to jest 300 miliardów złotych, bo to jest 100 miliardów euro mniej więcej, no to jeżeli będziemy mieli pomysł, co z tym zrobić, no to wydamy to rozsądnie i będą miejsca pracy. A jeśli nie, no to powtórzy się to samo, co było w poprzedniej perspektywie, tak? I ponadto musimy jeszcze o jednej rzeczy pamiętać. Dostęp do tych pieniędzy jest zależny od tego, żeby Polska miała własne. I według mnie, jeśli będzie dalej tak wyglądał stan finansów publicznych i jeśli będą transfery do OFE w takiej skali jak dotychczas, to bardzo mi jest przykro. Nie da się już spychać wydatków na wiele funkcji państwa, na samorządy, bo one już też są na skraju bankructwa, robią bokami, chociaż jeszcze udaje im się sprzedawać obligacje i dzięki temu jeszcze ten biznes jakoś się kręci, ale za lat kilka czy kilkanaście to nie będzie już takie proste i może się okazać, że po prostu będą te pieniądze, ale nie wykorzystamy takich, jak nie wykorzystaliśmy pieniędzy na kolej. Musi być wkład własny. Ja nie rozumiem, jak można było nie wykorzystać pieniędzy na kolej, a jednocześnie sprowadzać złom i mówić, że to są wagony i kazać Polakom jeździć tym złomem, które go pozbyły się w ten sposób rozmaite firmy, prawda, z naszych sąsiadów. No po prostu tak to wygląda. Więc ja obawiam się, że po prostu nie będziemy mieli pieniędzy na wkład własny, a przede wszystkim koncepcji, na co to wydać, bo nie sądzę, żeby budowano kolejne stadiony czy jeszcze kolejne drogi, prawda? Natomiast jakoś ja nie słyszałam, żeby był jakiś program reaktywowania przemysłu w Polsce. Ja nic nie słyszałam na ten temat. Bardzo dziękuję pani profesor za spotkanie, za rozmowę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo też dziękuję państwu. Naszym gościem była pani Grażyna Ancyparowicz. Pani profesor, dziękuję za uwagę, dziękuję za telefony.